Kochani, posłuchajcie najpierw fragmentu z Księgi Rodzaju, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj tym fragmentem się trochę zajęli. To jest 15 rozdział Księgi Rodzaju, taka tam jest historia. Po tych wydarzeniach tak powiedział Pan do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł: O Panie mój Boże, a na cóż mi ona, skoro się zbliżam do kresu mojego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie mój sługa zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie Twoim spadkobiercą, lecz ten po Tobie będzie dziedziczyć, który od Ciebie będzie pochodził. I Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: Ja jestem Pan, który Ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby Ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: O Panie mój Boże, a jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: Wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a ponadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu Twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Oto Słowo Boże. Moi drodzy, tak jak Wam wczoraj zapowiadałem, bardzo bym chciał, żebyśmy przez najbliższe 3 dni przeszli pewną drogę. Każdego dnia wykonamy jakby krok. Żeby tę drogę objąć w całości, potrzebujemy całych 3 dni. To będzie droga niezbyt przyjemna. Mam taką głęboką nadzieję, że większość z Was wyjdzie z tego kościoła mocno zawiedzionymi. Nie w tym sensie, że będzie nudno, tylko w tym sensie, że pewnie będziecie sobie myśleć: to teraz to już wiem w ogóle mniej niż wiedziałem, jak tu przyszedłem. I bardzo dobrze. Taki jest cel. Kochani, musimy nauczyć się widzieć Boga, którego nie widać. Musimy nauczyć się zobaczyć ślady, których nie sposób zobaczyć. Musimy nauczyć się dostrzegać działanie, którego nie da się dostrzec, zrozumieć i pojąć. Jeżeli więc wyjdziemy stąd z takim poczuciem: wszystko ja, że wszystko rozumiem, wiem, o co chodzi, to znaczy, że poniosłem sromotną klęskę, bo to znaczy, żeśmy stworzyli coś na nasze własne wyobrażenie. Każdego dnia posuniemy się kolejny krok. Dzisiaj na takiej trochę ogólnej płaszczyźnie zobaczymy pewną rzeczywistość niewidzialnego Boga. Jutro go, że tak powiem, sprowadzimy do nas samych, a 3. dnia zobaczymy, co z tym zrobić, żeby, no właśnie, żeby go tam odnaleźć. Kochani, dlaczego ten tekst? Ten tekst to jest tekst, który od lat jest dla mnie niezwykłą taką propozycją, niezwykłym zaproszeniem do tego, żeby wywracać swoją głowę do góry nogami, bo Pan Bóg to zrobił tutaj z Abramem. I chciałbym, żebyśmy sobie krok po kroku przeszli ten tekst, dlatego że on opisuje sposób działania Boga i sposób, w jaki Pan Bóg oczekuje, że my z Nim będziemy, żebyśmy rzeczywiście mogli Go spotkać.
Zobaczcie, całe to czytanie skończyło się zawarciem przymierza. Przymierza, czyli ogromną bliskością Boga z Abramem. I ten tekst opowiada, jak do tego przymierza dochodzi. W sensie, co Pan Bóg robi, czego oczekuje od człowieka, że człowiek zrobi, po to, żebyśmy się mogli spotkać. Ale po kolei. Najpierw w końcu zarysujmy sobie sytuację wstępną, czyli sytuację Abrama na początku tego spotkania. To jest sytuacja bardzo wielu z nas, jestem o tym przekonany, tak jak zresztą prawie w każdej historii biblijnej. Biblia ma taką właściwość, że Biblia jakąkolwiek opowiada historię, zawsze gada o nas. Ona to potrafi w taki sposób zrobić, że na każdym przykładzie, na wszystkich ludziach, których opisuje Biblia, zawsze tak naprawdę opisuje nas. Co tu się dzieje? Mamy Abrahama, który, jak zaczęło się ten fragment, po tych wydarzeniach spotyka Boga. Co to są za wydarzenia, po których on ma to widzenie Pana Boga w tym swoim namiocie? Otóż wcześniej Abramowi się całkiem nieźle powodziło. Ładnych parę lat wcześniej wyszedł z Ur Chaldejskiego, jak słyszeliście, na wezwanie Pana Boga, żeby zostawił swój dom rodzinny, swojego ojca, dotychczasowe swoje życie. Pan Bóg mówi, mam dla ciebie wielką ziemię, do której cię doprowadzę, tam będziesz w tej ziemi mieszkał, miał potomstwo i tak dalej. I Abram po drodze miał sporo przygód. Tuż przed tym, o tych wydarzeniach mówi ten fragment, odniósł wielkie zwycięstwo. W sensie w miejscu, gdzie się osiedlił, gdzie sobie ten namiot postawił, on był koczownikiem, wiecie, nie? Czyli nie miał stałego miejsca, tylko nieustannie się przemieszczał. Zaatakowali go wcześniej tacy władcy okolicznych ziem i Abramowi udało się z nimi wygrać. W sensie zyskał duży majątek, całkiem nieźle się ustawił, miał duże posiadłości, dużo dóbr, ale jak słyszycie, ciągle był niezadowolony. To jest bardzo piękny moment. Zobaczcie, Pan Bóg do niego przychodzi w tym namiocie i mówi tak. Abramie, nie obawiaj się. Jestem twoim obrońcą i twoja nagroda będzie naprawdę sowita. Czyli Pan Bóg mówi, naprawdę mam dla ciebie niezwykłe rzeczy. A Abram mówi, Panie mój Boże, a na cóż mi to? To jest piękna postawa Abrama, nie? Pan Bóg przychodzi i mówi, słuchaj, mam dla ciebie super sprawę. A człowiek mówi, no i po co mi to? Dlaczego? Dlatego, że on ma tylko jedno pragnienie w głowie. On mówi, kiedyś, Panie Boże, mi obiecałeś, że będę miał syna. No i nie mam. Minęło już trochę lat do tej obietnicy. Rzeczywiście mi pobłogosławiłeś, co prawda. No, ale nie mam. Tak, wiem, wydarzyły się dobre rzeczy, jestem majętny, jestem poukładany, ale nie mam ciągle tego, co bym oczekiwał, że chciałbym mieć. Zobaczcie, co to jest za miejsce. Ja mam takie wrażenie, że Abraham ciągle nie potrafi być w tym miejscu, w którym jest. Jest mu ciągle mało, ciągle jest czymś rozgoryczony. Kochani, taka dygresja na boku teraz. Jak patrzę na ludzi, bez względu na to, jakie mamy historie, to bardzo często mam takie wrażenie, że my w większości, mówię to często, bo to jest diagnoza, uważam, po prostu większości z nas, my żyjemy albo do tyłu, albo do przodu. W sensie połowa z nas żyje w jedną stronę, połowa z nas żyje w drugą stronę. A czasami żyjemy oczywiście w obydwie strony, tylko prawie nigdy nie żyjemy tutaj. Co to znaczy? Co to znaczy żyć do tyłu? Kochani, część z nas, i to są pewnie ci starsi, ale nie tylko, żyje nieustannie do tyłu. Czyli taką myślą, kiedyś to było, jak człowiek był młodszy, zdrowszy, świat był jakiś taki bardziej poukładany. W ogóle to wszystko było takie prostsze, a teraz to życie tak się pokomplikowało. Boże, jak to byłoby cudownie, jakby wróciło to, co kiedyś było. Kochani, to jest nasze na przykład ulubione gadanie w kościele, nie? Ja to kocham po prostu w kościele katolickim. Gdzie co rusz po prostu na kazaniach i na różnych tam wypowiedziach księży czy biskupów słyszę, że kiedyś to ludzie chodzili do kościoła, w Boga wierzyli, wartości chrześcijańskie wyznawali, a ten dzisiejszy świat to po prostu powariował. Kochani, i w ogóle, czy to prawda? No to prawda, ale co z tego? Kochani, to często słyszę w konfesjonale na przykład, kiedy przychodzi do mnie człowiek 30-40-letni i mówi, proszę księdza, ja przeżywam teraz taki kryzys wiary. Kiedyś to się chodziło na pielgrzymki, na oazę jeździłem, grałem na gitarze w kościele, w scholi. Taki człowiek wierzący był. A teraz to ja tak w ogóle taki jestem, taki w ogóle to wszystko. Boże, jakby to było dobrze, jakby wróciły tamte czasy. Ja zawsze mówię, niech cię ręka boska broni, żebyś ty w wieku 40 lat z gitarą po kościele latał. Tylko błazna z siebie zrobisz, nie? Kochani, ale część z nas ma takie myślenie, szczególnie jeżeli czegoś dobrego w życiu doświadczyliśmy, tak jak Abram, jemu się zdarzyło dużo dobrych rzeczy. I można by sobie pomyśleć, Boże, no jakby to było lepiej,
no jakby ten mój mąż był taki jak kiedyś, bo tak jakoś kochał i w ogóle taki był przed ślubem, że cały taki ku mnie, a jak tylko się tam zaobrączkowaliśmy, no to się skończyło, nie? Czemu to nie może wrócić? Nasza miłość się skończyła. Kochani, Pan Bóg nie ma na imię byłem. Nie ma tak Pan Bóg na imię. Kochani, druga połowa z nas żyje nieustannie do przodu. Trochę tak jak Abram tutaj. On jest, myślę, tym człowiekiem, który bardziej żyje do przodu niż do tyłu. Co to znaczy? Kiedyś to może będzie. Jak się trochę coś naprawi, może zdrowie będzie lepsze, jakaś się lepsza praca znajdzie. Albo jak męża znajdę, a przynajmniej chłopaka, o, to już nie będę taka nieszczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest myślenie donikąd. Pan Bóg nie ma na imię będę. Kochani, dopóki będziecie oczekiwali, że kiedyś nastaną lepsze czasy, to będziecie do końca życia żyli w takim rozczarowaniu jak Abraham, gdzie on mówi do Pana Boga, a Panie Boże, a po co mi te Twoje wszystkie nagrody, jak ja nie mam tego, co ja chcę, żeby było tak, jak sobie wyobraziłem, że ma kiedyś być, ale ciągle tego nie ma. Kochani, zobaczcie, w naszym życiu, bo część z nas żyje ciągle takim przeświadczeniem, nie? No ale jak się przecież po Wszechksiędze skończą te kłopoty, które aktualnie mam, no to wiadomo, że będzie już lepiej, tylko byle się skończyły, nie? Kochani, wiecie, że jak się skończą te, to się zaczną następne, nie? No zobaczcie, lądowaliśmy już z tą pandemią okropną, nie? Już tak się wszystkim wydawało, już, no już będzie chyba tylko lepiej. No to wojna wybuchła, nie? Daj Boże, niech ona się skończy jak najszybciej. Daj Boże. Kochani, wiecie, że jak się skończy, to albo wybuchnie kolejna epidemia, albo kolejna wojna. Albo coś innego się jeszcze zjali. Moja babcia, świętej pamięci Władzia, ja bardzo kocham moją babcię, to była przemądra kobieta. Babcia Władzia, wiem, że jesteśmy w kościele, trochę nie powinno się takich słów używać, ale moja babcia Władzia, jak jej zawsze mówiłem, że babciu, tam kiedyś coś będzie lepiej, albo że teraz to mi się nie podoba, bo mam nadzieję, że będzie inaczej, to babcia zawsze mówiła, Adaś, jak nie urok, to sraczka. Kochani, to jest dokładnie to. Jak nie to, to następne. Kochani, jak wy czekacie na taki moment, kiedy wasze życie się uspokoi, kiedy się skończą problemy, kiedy wreszcie będzie trochę lepiej, to prawda, że się doczekacie, tylko wiecie, jak się nazywa ten dzień, nie? To się nazywa dzień waszego pogrzebu. Wtedy się położycie, nikt wam nie będzie przeszkadzał, będziecie mieć życie ciche i spokojne. Ale kochani, dopóki żyjecie, to zawsze będzie coś. Zobaczcie, Abraham zaczyna właśnie w takim miejscu. Niby już coś miał, niby mu tam coś powychodziło, niby coś zdobył, niby ma ten, a ciągle jest taki jakiś, no właśnie, nie pasuje mi to, Panie Boże. I nawet jak słyszę Pana Boga, mam dla Ciebie wielkie rzeczy, to mówi, ale to ja to chcę. Nie, no nie. Jest rozgoryczony jest. I co robi Pan Bóg, kochani? Bardzo kocham to zdanie. Pan Bóg mówi tak. Spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Zobaczcie, żeby to zrobić, to on musiał wyjść z tego namiotu. Siedział w namiocie. Pan Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, powiedział. Czyli zobaczcie, to jest taki obraz człowieka, który siedzi w pewnym zamkniętym świecie. Na tym polega namiot, nie? Że masz ograniczone widzenie. Zresztą wyobraźcie sobie, znacie, oni w tych namiotach mieli na środku palenisko, nie? Oni tam gotowali i tak dalej. Wy czujecie w ogóle, jaki tam musiał być smród, jaki zaduch i w ogóle jak tam w namiocie to musiało być niezbyt fajnie. On był robiony w ogóle ze skór zwierzęcych, nie? Więc to w ogóle jakieś takie dziwne. On siedział w takim zaduchu, w takim poczuciu, no właśnie, w takim jak wielu z nas żyje w życiu. Czyli w takim, Boże, jakie to jest wszystko takie po prostu do niczego i nie wiem już co robić, nie? I Pan Bóg pierwszą rzecz prosi tak, słuchaj, chcę, żebyś wyszedł z tego namiotu. Czyli chcę, żebyś wyszedł z tych twoich oczekiwań, spodziewań, rozczarowań, czyli z tego, co sobie zbudowałeś jako taką kolebkę w życiu. Kochani, każdy z was ma taki namiocik wybudowany, czyli tych waszych rozczarowań, tego waszego oczekiwania, tego smrodu czasem, w którym żyjemy, ale mówimy, no to jest po prostu, nie mogę już tego wszystkiego. Ale siedzimy w tym. I Pan Bóg mówi tak, słuchaj, wyjdź z tego, w sensie muszę cię zaprosić do nowego świata, chcę ci pokazać coś zupełnie nowego, musisz z tego wyjść, tylko zobaczcie, do czego go zaprasza. Spójrz w niebo, mówi, słuchajcie, to musiała być noc, no skoro Pan Bóg mu kazał liczyć gwiazdy, no to nie mógł być dzień, nie? No bo to nic by nie zobaczył, czyli musiała być noc. Czyli Pan Bóg go wyprowadza w nocy, w ciemność, każe mu patrzeć w niebo i mówi, policz gwiazdy. Kochani, da się to zrobić? No nie da się tego zrobić.
Czyli to nie jest tak, że Pan Bóg mu proponuje, słuchaj, wyjdź z namiotu, ja mam dla Ciebie pewną bardzo konkretną propozycję, jak tylko wyjdziesz, zobaczysz, wszystko Ci się wyjaśni. Nie no, słuchajcie, nic mu się nie wyjaśniło. Bo Pan Bóg go poprosił o coś, czego się zrobić nie da. Poprosił go, żeby policzył gwiazdy, których policzyć się nie da. Czyli to nie jest tak, że on dostał odpowiedź nagle, tylko staje w ciemności względem jakiegoś ogromu, którego nie pojmuje. Pewnie powiedział Panu Bogu, no ale to się nie da tego policzyć. Jak mam to objąć? I tu się zaczyna droga. Zobaczcie, co się stało dalej. Pan mówi do niego tak, po wyprowadzeniu go z tego namiotu. Mówi, chcę, żebyśmy zawarli przymierze i ono będzie bardzo trudnym doświadczeniem, w sensie zawieranie tego przymierza dla ciebie. Co masz zrobić? Mówi, weźmiesz zwierzęta, weźmiesz tak, jakąś tam jałówkę, barana, kozę, gołębicę, rozrębiesz je na pół i będziesz siedział i czekał na mnie. Kochani, wyobraźcie sobie tę sytuację. Jest noc, jest ciemno. Abraham te zwierzęta, no w ogóle to jest taki obraz horroru trochę, nie? Rozrębuje na pół te zwierzęta. No wyobraźcie sobie krowę na pół przerąbaną. Jedna połówka krowy leży tu, druga połówka krowy leży tu, nie? Przerąbany na pół jakiś baran, połówka leży tu, połówka leży tu. Przerąbany na pół kozioł leży tu, drugi leży tu. Miał te dwa gołębie, jeszcze napisane, tych gołębi nie przerąbał. Jednego położył tu, drugiego położył tu i siedzi. Kochani, chciałbym, żebyście zobaczyli ten obraz. Bo to jest obraz bardzo wielu z nas w naszym życiu, do którego nas Pan Bóg zaprasza. Gdzie mówi tak, chcę, żebyś wyszedł z tych twoich wyobrażeń, przyzwyczajeń, tego, co masz rozczarowaniem w życiu. Nie dam ci od razu jasnej odpowiedzi. Będzie ci się wydawało, że siedzisz w jakimś absurdalnym w ogóle miejscu, w ciemności. Mało tego, za chwileczkę do tego zlecą się muchy, jakieś ptaki, zobaczcie, jakieś drapieżne ptaki przyleciały, no bo mięso było, tak? On te ptaki zaczął odganiać i siedzi, aż w końcu tak się tym siedzeniem zmęczył, że zapadł w sen, jak mówi Biblia, w bardzo głęboki sen i ogarnęło go uczucie lęku i wielkiej ciemności. I gdy nastał mrok nieprzenikniony, to dopiero Pan Bóg przyszedł. Kochani, rozczytajmy sobie teraz to, co się tu dzieje. Zobaczcie, to nie jest wesoła wizja. To nie jest taka wizja, Pan Bóg mówi, zapraszam Cię, wyjdziemy z namiotu, mam dla Ciebie super propozycję, jak tylko wyjdziesz, olśnij Cię w ogóle i po prostu pobiegniesz w podskokach do planu, który mam. Nie. Po wyjściu z tego, co masz, wcale nie będzie żadnego od razu objawienia, tylko będziesz siedział po ciemku, przy martwych zwierzętach, przy drapieżnych ptakach, w ciemności, przerażony, aż w końcu zaśniesz w tej ciemności. No niezbyt taka, że tak powiem, promienna wizja, nie? Kochani, co się tu dzieje? Na czym w ogóle polega ten rytuał? Nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięło to, co Abraham zrobił, czyli dlaczego porozrąbywał te zwierzęta na pół i dlaczego między nimi siedział i dlaczego potem, jak napisane, jakiś ogień przeszedł między tymi zwierzętami. Kochani, to jest starożytny sposób zawierania umowy. Kiedy się brało z kimś jakiś poważny kontrakt, taki kontrakt, gdzie obydwie strony zobowiązywały się do jakichś ważnych rzeczy, to jako znak tego kontraktu robiło się coś takiego. Brało się zwierzę, ja wiem, że nam się to wydaje absurdalne, no bo to jest trochę absurdalne, no takie to były czasy. Brało się zwierzę, rozrębywało się na pół i jedna i druga strona musiały przejść między tymi połówkami, czego to było znakiem. Każdy, kto przeszedł między tymi połówkami, mówił tak. Zawieram z tobą umowę, czyli zobowiązuję się tam do tego, co nie? Każda strona miała jakieś zobowiązania. Jeżeli jej nie dotrzymam, moich zobowiązań, to możesz ze mną zrobić to, co zrobiliśmy z tymi zwierzętami. I na tym to polegało. Że ta osoba, przechodząc między tymi zwierzętami, mówiła, jeżeli nie będę wierny temu przymierzu, które z tobą zawarłem, czyli tej umowie, to znaczy, że godzę się na to, że możesz mnie tak rozrąbać, jak te zwierzęta. I teraz, co się tu dzieje? Zobaczcie. Abraham po pierwsze tam siedzi i czeka. Kochani, jeżeli chcecie spotkać Pana Boga, jeżeli chcecie rzeczywiście zobaczyć Boga, którego nie widać, mam dla was bardzo, bardzo niedobrą wiadomość. Nie da się tego szybko zrobić. Nie da się.
Kochani, jeżeli czasem szukacie i słyszycie w Kościele takie nauczanie, które wam mówi, że jeżeli tylko otworzysz swoje serce, jeżeli tylko z całego serca porzucisz swoje grzechy i naprawdę będziesz otwarty na przyjęcie łaski Bożej, to Pan Bóg przyjdzie do ciebie i Pan Bóg będzie w tobie wszystko naprawiał i Pan Bóg cię poprowadzi drogą błogosławieństw. Kochani, jeżeli takie rzeczy słyszycie, błagam, uciekajcie z takiego kościoła. To nie znaczy, że Pan Bóg nie chce tego zrobić, ale kochani, trzeba na to czekać i czekać i czekać i czekać. Kochani, kiedy do mnie przychodzi człowiek, który mówi mi, proszę księdza, spotkałem Boga. W sensie miałem takie nadzwyczajne doświadczenie. Pan Bóg do mnie przyszedł, nie wiem, na modlitwie, na mszy świętej, na jakimś tam spotkaniu. Wszystko we mnie odmienił. Po prostu, proszę księdza, co ja mam robić, bo teraz chcę żyć z Bogiem, po prostu jestem cały napełniony Duchem Świętym i to jest autentyczne, szczere, prawdziwe. Ja może nie mówię, że to jest jakiś fałsz. I człowiek mi mówi, co teraz? Ja mówię, przyjdź za 3 lata. Jak to za 3 lata? No przyjdź za 3 lata. Jak dalej będziesz to miał, to pogadamy. Kochani, wielu z nas oczekuje, bo tak słyszymy w różnych świadectwach, nie? Czemu mi się nie zdarza to, co się niektórym zdarza, że tak Pan Bóg do nich przychodzi i tak dotyka ich serca, albo ich uzdrawia, albo coś tam im się dzieje i oni tacy są, wtedy wierzą i tak dalej. Na przykład może część z was słuchała mojego świadectwa, nie? Przypuszczam, że część z was pewnie widziała w internecie moje świadectwo. Tak, ładne kilka lat temu miałem takie doświadczenie, gdzie przyjechało 2 magików z Brazylii, w sensie 2 misjonarzy, bo Pan Bóg wiedział, że inaczej sobie nie poradzi z tym chłopem. Pomodlili się nade mną, rozerwało mnie po prostu na wszystkie strony. Tak. I czasem słyszę od ludzi, proszę Ojca, dlaczego ja nie mogę mieć takiego doświadczenia jak Ojciec? Do Ojca tak Pan Bóg przyszedł. Kochani, ja tam miałem takie doświadczenie, jak się nade mną modlili. Miałem takie wrażenie, jakby mi jeden z nich, kiedy się położył mi rękę na piersi, miałem takie wrażenie, jakby mi włożył rękę do środka, naprawdę. Miałem zamknięte oczy, go otworzyłem, byłem przekonany, że zobaczę nadgarstek w środku mojej piersi. Tak się czułem, jakby mi ktoś wziął serce, wyjął, wyobracał i stawił z powrotem. Tak, miałem takie doświadczenie. I słyszę często od ludzi, proszę księdza, ja bym tak bardzo chciał, na przykład jakby się ksiądz nade mną pomodlił, albo jeszcze kogoś innego poproszę, żebym miał takie doświadczenie. Jakbym miał takie doświadczenie, to by mi się wszystko odmieniło. Ja wtedy mówię tak. Rzeczywiście bardzo się cieszę, że spotkało mnie takie doświadczenie. Absolutnie do niczego w życiu mi się nie przydało. Naprawdę. Po tym doświadczeniu rzeczywiście miałem z 2 miesiące takiej euforii, że myślałem, że nie ogarnę sufitu. Naprawdę. Łaska mi się wylewała po prostu z każdej części ciała. Byłem przekonany, że po prostu jestem na bezpośredniej autostradzie do nieba. Przecież Boga spotkałem, doświadczyłem Boga. Matko, po prostu jak święty Paweł. Tak, tak było przez 2 miesiące. Żadnych grzechów, sama świętość, same błogosławieństwo. Ludzie, którzy mnie spotykali, napełniali się łaską, padali na ulicach. Naprawdę. Nie żartuję. Po 2 miesiącach zaczęło słabnąć. Pomyślałem, kurde, muszę coś zrobić, bo mi słabnie. Muszę się bardziej jakoś... Potem zaczęło słabnąć jeszcze bardziej, a potem zniknęło całkowicie. Potem wróciły wszystkie grzechy, wszystkie pokusy, wszystkie sytuacje, które były wcześniej. Pan mi powiedział, no to się może weźmiesz do roboty teraz. Pokazałem ci, że się da i nie zamierzam cię trzymać w tym stanie, nie. Teraz ty będziesz to budował. I potem nastąpiło kilka lat, a nastąpi prawdopodobnie no, tyle, ile będę jeszcze żył. Kiedy Pan Bóg mnie zaprosił, to teraz siądziesz między tymi zwierzętami. Te zwierzęta to są bardzo często trupy twojego życia. Twoje grzechy, twoje zwłoki, twoje wady, twoje słabości, które tam leżą, śmierdzą. Ptaki się do tego po prostu nieustannie pakują. I będziesz tam na mnie czekał. Pamiętacie świętego Pawła? On miał takie wydarzenie, nie? Jechał na tym koniu pod Damaszek. W sensie konia nie było. Pismo Święte mówi, że nie było żadnego konia. No ale jechał tam na tym koniu pod ten Damaszek. Pan Jezus go tam sieknął, spadł z tego konia. Powiedział mu 2 zdania. Ten chłop się nawrócił i z prześladowcy chrześcijan stał się wielkim świętym. Nie? No jeden z największych apostołów, filar Kościoła. Tylko jakoś nikt nie zauważa w dziejach apostolskich, że tuż po tym wydarzeniu
Paweł wrócił do miejscowości, z której pochodził i przez kilka lat siedział tam i szył namioty. Co to znaczy? Wcale mu się wszystko nie odmieniło od tego jednego wydarzenia. Tak, miał ten impuls, który mu pokazał całe twoje dotychczasowe życie. To jest jedna wielka ułuda. To jest jeden wielki fałsz. A teraz potrzebujesz lat, żeby zbudować coś na nowo. Wiecie, że Paweł do końca życia się zmagał z grzechami, nie? Kocham ten fragment do świętego Pawła, gdzie święty Paweł prosi Pana Boga: odejdź ode mnie, bo nieustannie mnie szatan policzkuje. Mam oścień, tak mówił, który do mnie ciągle wraca. Kiedy nikt nie wie, co to było. Paweł się nigdy nie przyznał, tylko mówił, że ma oścień, czyli szatana, który go policzkuje. Co to znaczy? Miał jakiś grzech, miał jakąś słabość, która do niego do końca życia wracała. I on prosił Boga: w takim razie to ja nie chcę, bo ja się nie nadaję, odejść ode mnie, bo ja nie mogę się z tym poradzić. Pan Bóg mu mówił: siedź, wystarczy ci mojej łaski. Do końca życia się zmagał z tym. Uwaga, kochani. Pan Bóg, kiedy chce zawrzeć przymierze z Abramem, wyprowadza go z namiotu, czyli mówi mu: twoje dotychczasowe wyobrażenia, twoje spodziewania są do chrzanu. Musimy zbudować nowe. No to siadaj i czekaj. Kochani, Pan Bóg nigdy nie działa od razu. Pan Bóg nie działa natychmiastowo, a nawet jeżeli doświadczasz czegoś niezwykłego, to Pan Bóg i tak cię potem zaprosi, żebyś to niezwykłe przepracował sam. Nie zrobi tego za ciebie. Kochani, to jest bardzo ważna nauka, dlatego że bardzo wielu ludzi nieustannie żyje w rozczarowaniu. Dlaczego Pan Bóg mi nie zmienia życia? Dlaczego Pan Bóg nie działa tak, żeby mi się wszystko odkręciło? Przecież mówią o tym w kościele, że jak się nawrócisz, to ci się wszystko odkręci, to cię Pan Bóg naprawi, to będzie lepiej, a tu jakoś nie. Kochani, czasem mnie ludzie pytają, jak na przykład jak czytają Pismo Święte, mówią: ojcze, ja to czytam, mówicie w tym kościele, żeby czytać to Pismo Święte, ja czytam, ja z tego nic nie rozumiem. To jest takie suche, to jest takie martwe, to jest takie... Czytam i nie wiem w ogóle, o co chodzi. Kochani, wiecie, zawsze wtedy mówię, bo to jest dokładnie z tego. Mówię: słuchaj, Pismo Święte, tak jak Pan Bóg, to jest taka mądra panna młoda. Co to znaczy? Nigdy ci nie da do siebie dostępu przez pierwsze kilka lat znajomości. Jak jest mądra kobieta, oczywiście tak samo mądry mężczyzna, żeby to było jasne, podaję teraz przykład przez kobietę, ale to samo dotyczy mężczyzn. To kiedy się zjawia jakiś absztyfikant, nie? Który mówi, że on chce z nią być. Ona mówi: dobrze, pokaż mi, o co ci chodzi. W sensie, po co chcesz ze mną być? No, kocham cię. Chciałbym do łóżka. Nie. Nie wpuszczę cię tam do tej bliskości. Pokaż mi, o co ci chodzi. Mądra dziewczyna, mądry chłopak przez kilka lat sprawdza, o co jemu, o co jej chodzi. Bo jeżeli jemu, jej chodzi tylko i wyłącznie o łóżko, to znaczy, że nie chodzi mu o nią i nie chodzi jej o niego. Po paru latach jak to sprawdzi, jak zobaczy: o kurczę, on mnie naprawdę kocha. On naprawdę jest gotowy mi służyć. On naprawdę chce mi nieba przychylić. Jemu naprawdę chodzi o moje szczęście. On nie szuka siebie. Ona nie szuka siebie, tylko mnie. To mówi: dobra, no to bierzemy ślub i wtedy wszystko, co moje, to twoje. Uwaga, kochani, dokładnie tak zachowuje się Pismo Święte. Tak się zachowuje Pan Bóg. Tak się zachowuje łaska Boża. Kiedy przychodzisz i mówisz do Pana Boga: Panie Boże, ja chcę z Tobą być, Pan Bóg mówi: no czekaj, sprawdzam. Czyli przez kilka lat będziesz siedzieć i nie dostaniesz żadnych smakołyków. Nie wpuszczą Cię pod kołdrę. Nie rozbiorą się przed Tobą. Tylko Pan Bóg mówi: sprawdzam, po coś przyszedł. Kochani, jeżeli tylko ktoś siedzi i wytrwa, to w pewnym momencie Pan Bóg mówi: no to bierzemy ślub. I wszystko, co moje, będzie twoje. Kochani, większość z nas z tej nocy chce uciec. Dlaczego? No chociażby dlatego, że tam te ptaki przylatują.
Tam, gdzie jest napisane, że tam były te drapieżne ptaki, tam jest bardzo ładne wyrażenie hebrajskie. Nie chodzi nawet o drapieżne, tylko tam jest napisane po hebrajsku, że przyleciały ptaki, które krzyczały. Pewnie się darły jakoś, nie miały jakiś taki, pewnie, nie wiem, no takie wrony czy coś podobnego. I takich rzeczy w naszym życiu jest bardzo dużo. Kiedy siedzisz, czekasz na Pana Boga, niczego nie doświadczasz i coś ci krzyczy. To jest wszystko bez sensu. Nie ośmieszaj się. Świat poszedł do przodu. Co ty, głupi jesteś? Będziesz tu czekał na jakąś łaskę Bożą? Co to w ogóle jest, człowieku? Za życie się bierz. Koniec, zobaczcie, Abram tam siedział w tej nocy i odganiał te ptaki. Odganiał nieustannie te ptaki. One mu krzyczały, to jest bez sensu. Bóg ci nie pomoże wcale. W ogóle to Boga nie ma. To jest tylko takie wymyślone, żeby ludzi tam nie wolić, wiesz? Hej, nie macie tam takich myśli? A może to wszystko to jest jakaś jedna wielka ściema? Może ktoś to wszystko powymyślał, żeby kasiurkę wyciągnąć? No kochani, no nie oszukujmy się. To jest świetny sposób. Może to tylko takie pocieszenie dla biednych ludzi, żeby jakoś tam mieli nadzieję i żeby po coś żyli. No kochani, to są dokładnie te ptaki. Kiedy siedzisz tam, wszystko tutaj masz śmierdzące, rozwalone, na pół rozpołowione masz to życie, a to ci mówią z różnych stron, bez sensu, nie wiesz, zostaw to, żyj se spokojnie, weź te zasady, przecież to jest jakaś głupota w ogóle, co oni tam nawymyślali, a widziałeś w ogóle księży, tych pedofilów, złodziejów, widziałeś to wszystko? No kochani, Abram siedzi w tej nocy i odgania. Mogłoby się wydawać, że potem będzie tylko lepiej, nie? Nie. Potem ogarnęło go jakieś przerażenie i zapadł w głęboki sen. Kochani, tam jest bardzo ładne wyrażenie. Tam, gdzie jest ten głęboki sen, jest takie hebrajskie słowo tardema, które się pojawia w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, nie wiem, czy pamiętacie, jak Adam zasnął. Pamiętacie, nie? Jak Pan Bóg miał stworzyć Ewę, to napisane, że zesłał na Adama głęboki sen i wtedy się Ewa pojawiła. Co to znaczy? Co to jest za sen? To jest, kochani, sen, który ma sprawić, że świat będzie zupełnie inny po tym śnie niż był. Zobaczcie, świat przed Ewą i świat po Ewie to są dwa zupełnie różne światy, nie? Przed Ewą jest Adam, którego Pan Bóg, jak go widzi w raju, patrzy na niego i mówi: nie jest dobrze, żeby on był sam. To nie działa. Muszę mu stworzyć odpowiednią dla niego pomoc. Nie? Usypia Adama. Wiedział, że nie może mu tego zrobić na trzeźwo, on by tego nie przeżył, nie? Więc uśpił Adama. Pamiętacie, tak? Symbolicznie wyciągnął mu to żebro, tak? Ulepił Ewę. Budzi Adama. Ewa przed nim. Jesteśmy w dwóch zupełnie różnych światach. Przed snem jest jeden świat, po śnie jest drugi świat. Otóż, kochani, jeżeli będziecie chcieli naprawdę spotkać Pana Boga, to musicie mieć sobie taką gotowość i taką otwartość, że Pan Bóg wam do góry nogami wywróci świat. Czyli on będzie wyglądał inaczej, niż się spodziewasz. Ja nie wiem, czy, bo to jest w ogóle bardzo piękny obraz tego snu. Nie wiem, czy miewacie sny i czy miewacie takie sny bardzo realistyczne. Mnie się rzadko coś śni, ale jak mi się już coś śni, a szczególnie tak tuż nad ranem, nie wiem, czy macie też takie doświadczenie, jak czasem się człowiek budzi rano, to zanim się pokapuje, że jest, że tak powiem, w rzeczywistości, to jakby te sny potrafią być tak jakby intensywne, że masz wrażenie, że jesteś jeszcze w tamtym śnie, nie? Nie wiem, czy wam się takie coś kiedyś zdarzyło. Mój tata kiedyś, pamiętam, opowiadał o tym, jak śniło mu się, jak mu samochód ukradli, nie? Mieliśmy Poloneza Karo, jak byłem dzieckiem. Tata mój, pamiętam, obudził się któregoś ranka, taki przerażony, bo mu się śniło, że ten samochód ukradli. Pamiętam, że ja już wtedy byłem na chodzie. Tato zerwał się z łóżka i pamiętam, poleciał w majtach samych na balkon, drąc się tam w kierunku tego samochodu. Policja kradnie. No, absurdalny w ogóle obraz. Nie, oczywiście nikomu nic nie ukradli, no po prostu śniło mu się to. Tak to było dla niego intensywne, że stał na balkonie, policja kradną. Niech oni, może mieliście takie sny. Nie wiem, może się któremuś mężowi na przykład śniło, że żona wreszcie go zostawiła, nie? Zdarzają się takie sny. Budzisz się rano, nie? Taki szczęśliwy. Idziesz do kuchni, siedzi. Tylko nie o co mi chodzi. Ten sen tu jest takim obrazem, mówię to oczywiście absurdalnymi przykładami, gdzie Pan Bóg mówi,
Chcę naprawdę Ci stworzyć świat, którego sobie nie wyobrażasz. Świat, którego nie znasz. Świat, który niekoniecznie jest tym, co planujesz. Kochani, większość z nas ma bardzo jasne wyobrażenia o życiu. Ja będę Wam o tym jeszcze jutro mówił dalej, kiedy zejdziemy tak na ziemię do nas, w sensie do konkretnego człowieka. Ale tutaj, kochani, żeby to przymierze mogło się dokonać, to Pan Bóg go musi jakby wprowadzić w inną rzeczywistość, dlatego on zasypia. Kochani, macie na pewno takie spodziewania i takie oczekiwania od Pana Boga, gdzie może żyjecie w nieustannym rozczarowaniu, bo to się nie dzieje. Uwaga, a może ma się nie zadziać? Może nie o to zupełnie chodzi. To, co Wam, kochani, dzisiaj mówiłem w kazaniu, kiedy mówiłem o Janie Chrzcicielu. On naprawdę całym sobą oczekiwał, że wyjdzie z tego więzienia. Uwaga, nie wyszedł. Kochani, możliwe, że są w Waszym życiu takie rzeczy, które wcale się nie rozwiążą. Powiem Wam to na jeszcze innym przykładzie. Kochani, jest taki fragment, ja już nie pamiętam, czy to jest u Izajasza, czy to jest u Jeremiasza. Proszę mi wybaczyć, że nie pamiętam w tej chwili, u którego to jest proroka. Który zawsze mnie bardzo zastanawia, kiedy jest czytany na mszy świętej, bo jakiś genialny liturgista wyciął tam fragment, który uważam jest bardzo ważny. Jest taka wizja, może pamiętacie, wizja świątyni, spod której wypływa woda. Jest taki obraz prorocki, że jest świątynia na górze, z niej wypływa rzeka i prorok idzie coraz głębiej w tej rzece, tam ją mierzy, aż w pewnym momencie już nie może w ogóle, że tak powiem, pojąć głębokości tej rzeki. I potem jest taka wizja, jak ta rzeka się rozchodzi po różnych krainach. Jest taki piękny obraz tam, że do jakiejkolwiek krainy ta woda dotrze, to każdą krainę uzdrawia. Czyli jak były jakieś tam suche drzewa, nie dające urodzaju pola, to ta woda wszystko nażyźnia, wszystko kwitnie, po prostu taki, wiecie, raj, wszędzie się pojawia raj. I są tam takie dwa wersety, które kiedyś to czytałem w lekcjonarzu, to zobaczyłem, kurde, jakiś mądry to wyciął. I jak się czyta na mszy, to nie ma tych dwóch wersetów, bo tam ktoś zrobił taką dziurę, a one są w tym fragmencie. Wiecie, kiedy są dwa wersety? Otóż, jedną z krain, do których dociera ta woda, jest ziemia nazwana ziemią przeznaczoną dla soli. Wiecie, co to jest ziemia dla soli? Jak się wysypie glebę solą, tam nic nie urośnie. To była, kochani, taktyka bardzo wielu państw starożytnych, kiedy napadali na sąsiednie kraje i chcieli ich zrujnować do zera, to poza tym, że ich tam zabijali, uprowadzali do niewoli, to odchodząc z danego kraju, wysypywali wszystkie ziemie solą. Po co? Po to, że nawet jakby oni tam kiedyś wrócili, nie? Jak uciekną z niewoli, albo nie wiem, dzieci im się urodzą i będą chcieli znowu uprawiać tak zboże, żeby tam żyć, nie będzie się dało. Bo ziemia, gdzie wysypiesz sól, po prostu nie może przynosić owocu. Nie będzie urodzajna. I tam w tym wizji jest taka jedna ziemia nazwana ziemią dla soli. I jest bardzo ciekawy fragment. Napisane jest tak. Ta woda dotarła do tej ziemi, tak jak do każdej innej krainy i jej nie uzdrowiła. I ta ziemia nadal została ziemią dla soli. Jestem przekonany, że jakiś liturgista to czytał, pomyślał, to tak nieładnie, że Pan Bóg sobie nie poradził z tą ziemią, wytnę to. Bo to lepiej ludziom mówić, że przecież Pan Bóg wszędzie, gdzie dotrze ze swoją wodą, to uzdrowi. Przecież nie będziemy im czytać, że czegoś nie uzdrowi, nie? Kocham liturgistów. Poszukałem komentarzy ojców Kościoła do tego fragmentu. Święty Augustyn napisał bardzo piękną rzecz. Bo on się nie bał tego fragmentu. Napisał tak. Jest taka ziemia, której Bóg nie uzdrawia. Co to jest za ziemia? Mówi, w każdym człowieku jest taka jakaś jedna przestrzeń. Jakiś jeden grzech, jakaś jedna sytuacja, jakaś relacja, jakaś wada, która cię bardzo boli, która jest martwa, która nie przynosi owocu, nie przynosi szczęścia. I mówi, Bóg w każdym człowieku jedną taką rzecz do końca życia zostawia. Nie uzdrawia, nie naprawia. Tak, kiedyś po śmierci wszystko naprawi, to prawda. Ale dopóki będziesz żyć, będziesz mieć taką glebę, która jest nieurodzajna. Augustyn mówi, czemu tak jest? Ano jest tak po to, żebyś tam musiał ciągle szukać Boga. Bo bez Niego sobie z tą ziemią nie poradzisz. Ona będzie ciągle w Tobie takim kolcem, który Ci będzie mówił, szukaj mnie.
Podoba wam się taka wizja, że Pan Bóg nie naprawi wszystkiego? Podoba wam się takie wasze życie, że niektóre rzeczy będą was boleć do końca życia? Nie, tam się średnio podoba. To Pan Bóg tutaj proponuje. Pan Bóg mówi, że jeżeli chcesz mnie znaleźć, to znajdziesz mnie na ścieżkach, których nie widzisz, które ci się nie podobają. Znajdziesz mnie tam, gdzie według ciebie powinienem działać inaczej. Musisz się nauczyć inaczej widzieć swoje życie. Kochani, ja wiem, że to jest trudne, co ja tu mówię. Wiem, że znacznie fajniej by było i byłby to entuzjazm i wyszlibyście pełni Ducha Bożego z takim przekonaniem, jak się Panu Bogu poddamy, jak pozwolimy Panu Bogu działać, to On będzie krok po kroku wszystko nam naprawiał. Tylko uwaga, kochani, Panu Bogu nie chodzi o to, żeby nam w życiu wszystko naprawić. Panu Bogu chodzi o to, żeby z nami być. A nam zazwyczaj chodzi o to, żeby nam wszystko naprawił, a nie o to, żeby z Nim być. Wiesz, na czym polega niesamowitość tego przymierza, które Pan Bóg zawarł z Abramem? Czy zauważyliście, że między tymi zwierzętami, kiedy się już na końcu pojawił ten ogień, symbol Pana Boga, nie? Ogień płonący, piec rozgrzany. Zauważyliście, że tylko On przeszedł między tymi zwierzętami, a Abram nie? Tylko Bóg się zobowiązał, że wypełni te obietnice, a Abrama do niczego nie zobowiązał. Tylko Bóg powiedział, jeżeli tego wszystkiego ci nie spełnię, czyli będę z tobą, będę twoją obroną, tak ci pobłogosławię, że będziesz miał potomstwo jak gwiazdy na niebie, którego nie możesz policzyć, to jeżeli tego nie spełnię, to możesz ze mną postąpić tak jak z tymi zwierzętami. Pan Bóg przeszedł między nimi. Abram nie. Pan Bóg tego nie wymagał. Mówi, nie musisz mi obiecywać, że ze mną będziesz, choćby nie wiem co, a jak nie będziesz, to cię rozerwę na strzępy. Nie, Pan Bóg tego nie wymaga od człowieka. Koniec, chciałbym, żebyście wyszli dzisiaj z takim galimatiasem w głowie trochę, bo przypuszczam, że część z was ma taki galimatias, bo tak wyglądacie. Takie... Co on tu sprzedaje w ogóle? O co tu chodzi w tych rekolekcjach? Koniec, to jest tylko pierwszy krok. To jest pierwsze zamieszanie, które musicie zrobić. Musimy jeszcze przejść jutro i pojutrze. Proszę was, nie zostańcie z tym, co dzisiaj, bo to zostaniecie z niczym, nie? Zostaniecie z takim poczuciem, aha, czyli siedzę przy trupach, w ciemności, przy latających, wrzeszczących ptakach i ma być super. Okej, no toś mi ogłosił dobrą nowinę, nie? Nie, kochani, musimy jeszcze przejść drugi i trzeci dzień. Ale muszę was, jak każdy prawdziwy mistrz duchowy, najpierw poruszyć, w sensie wybić. Bo większość z nas, kochani, bo ja oczywiście jestem taki sam, przychodzi do Boga z bardzo konkretną propozycją, co mi tam trzeba naprawić i zazwyczaj mamy pomysł jeszcze, jak on ma to zrobić, nie? Czy wy zauważyliście, że Abraham od tego zaczął, kiedy powiedział, Panie Boże, nie spełniłeś mi mojej tutaj obietnicy, że mam mieć syna, no to ja tak sobie to ogarnę, że jednego z moich sług zrobię dziedzicem i on będzie dziedzicem. Czyli mówi, mam pomysł, jak to zrobimy. No może to nie będzie tak, jakbym chciał, ale żebym nie został z niczym, to zrobimy to chociaż tak. No i większość z was ma takie oczekiwania. I większość z was ma pomysł, jak Pan Bóg powinien wam pomóc. A Pan Bóg mówi, nie on będzie twoim dziedzicem. Ten pyta, no to kto będzie? Popatrz se w gwiazdy. Czyli żadnej konkretnej odpowiedzi. Policzysz to? Ogarniesz to? Nie. No to właśnie tak będzie w twoim życiu. Idziesz w to? To mu Pan Bóg zaproponował. Kochani, chrześcijaństwo to jest najbardziej niezwykła, najbardziej niebezpieczna, najbardziej tajemnicza, najbardziej fascynująca tajemnica świata. Chrześcijaństwo to nie są modlitewki, które sprawiają, że będą się działy cuda. Chrześcijaństwo to nie jest poukładanie swojego życia, żeby było mi dobrze. Chrześcijaństwo to nie jest religia dla tych, którym jest źle i Pan Bóg ich pocieszy. Nie. Nasz Bóg
jest niezwykłą tajemnicą. Plany Boga są dla nas niepojęte. Jego myśli nie są naszymi myślami. Jego drogi nie są naszymi drogami. I u Niego nie ma łatwych odpowiedzi. Jak ktoś wam je daje, to znaczy, że je stworzył i wymyślił. One nie są od Boga. Wiecie, że jest takie zdanie, bardzo je lubię. Już lądujemy, kochani. Bardzo lubię to zdanie, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I człowiek odpłacił mu tym samym. Kochani, my sobie tworzymy Boga na nasz obraz i podobieństwo. Pan Bóg jest od tego, żeby sprawić, żeby mój mąż nie pił, żebym miała lepszą pracę i żeby były z tego pieniądze godne, żebym mógł normalnie żyć. Dobrze by było, żeby mnie uchronił od różnych chorób, a nawet jak się już zdarzą, to najlepiej, żeby potem jeszcze spektakularnie uzdrowił. Jest od tego, żeby mi się chciało w życiu i generalnie to, żeby było mi dobrze. Uwaga, kochani. Pan Bóg nie jest od tego. Pan Bóg chce cię zaprosić do świata, którego nie widziałeś. Chce cię zaprosić do takiej bliskości, która się nie równa z żadną bliskością, z żadną rzeczywistością na tym świecie. Niestety to się nie dzieje od razu i dlatego to jest bardzo zniechęcające, bo trzeba tam siedzieć i czekać. I to jest często czekanie w ciemności, pośród ptaków, przy martwych połówkach zwierząt. Bardzo często te dwie połówki to jest twoje serce na pół rozrąbane i tak leżą takie dwie połówki. Jedna i druga. I Pan Bóg mówi, siedź tam i czekaj na mnie. I w pewnym momencie aż zasypiamy, bo już mamy dość. On mówi, no i właśnie teraz cię zacznę odmieniać. Bo tu siedzisz. Jutro, kochani, sprowadzimy to konkretnie, do naszego konkretnego życia. Do twojego konkretnego życia. Chciałbym wam parę pytań zadać. A w środę spróbujemy odpowiedzieć w takim razie, to jak w takim stanie tego Pana Boga poszukać. Nic to nie będzie łatwe, nic to nie będzie proste, aczkolwiek obiecuję, że jutro będzie weselej. Nie będzie takich potwornych, trupich obrazów. Ale koni, tylko taką drogą warto pójść, naprawdę. Bo tylko wtedy zobaczycie coś, czego nie widać. Zakończę taką opowieścią z Elizeusza, która niech będzie takim światłem. To jest jedna z moich ulubionych opowieści z życia proroka Elizeusza i jego sługi Gehaziego, która dokładnie pokazuje, dokąd nas Pan Bóg chce w takiej drodze doprowadzić. Elizeusz to był uczeń proroka Eliasza. Kiedy Eliasz już odszedł, został, jak pamiętacie, w niebo wzięty na takim rydwanie ognistym do nieba, Elizeusz przejął po nim pałeczkę. Żył w takim czasie, kiedy Izrael prowadził wojnę z Aramejczykami. Jest taka piękna scena, to jest jedna z moich ulubionych scen Biblii, gdzie ludzie Aramejczycy, nie mogąc pokonać Izraela, zadają ciągle pytanie, dlaczego oni zawsze wiedzą, gdzie my będziemy. W sensie robią zasadzki na Izraela, a Izrael zawsze wie, gdzie będzie wojsko aramejskie. I ktoś donosi królowi aramejskiemu, słuchaj, oni mają takiego gościa, Elizeusza, on jest prorokiem. I on zawsze wie, taki wywiad, nie? Tak jak dzisiaj mamy satelity, tak dawniej byli prorocy, którzy wyczajali, gdzie są wrogie wojska. I mówi, on zawsze mówi Izraelitom, gdzie my będziemy. No to król nie był głupi, ten Aramejczyk. Mówi, no to jest tylko jedna rzecz do zrobienia. Trzeba tego Elizeusza po prostu zabić. Jak go zabijemy, no to wtedy zwyciężymy wojnę. Jest taki piękny rozdział, gdzie kilkudziesięciotysięczna armia ściga tego Elizeusza z jego sługą. Oni uciekają od miasta do miasta i w końcu chowają się w takim malutkim mieście, ono się nazywało Etam, gdzie byli przekonani, że zmylili tego wroga i ta armia poszła dalej, a Elizeusz został z tym sługą w tym mieście. Tacy odetchnęli, udało się, nie? Jest piękna scena rano, kiedy Elizeusz, jak to prorok, śpi do 12, a Gehazi wstaje wcześniej, wychodzi przed dom, przed tą chatę, gdzie się schowali, staje przed drzwiami, patrzy, a na polanie przed nimi stoi tam, nie wiem, 100 tysięcy tych Aramejczyków. W sensie oni wiedzieli, że się schowali w tym mieście, ale mieli już dosyć tego, że oni ciągle uciekają, więc udawali, że poszli dalej, a w nocy wrócili pod ten dom. I ten Gehazi wychodzi,
patrzy na całą tą armię, tam stoją jakieś rydwany, konnica cała, cała ta wojsko aramejskie i jest tylko dwóch. I leci do tego Elizeusza, budzi go, nie? I mówi, mistrzu, panie, zginęliśmy, no bo całe wojsko przed nami. Elizeusz taki zaspany, ja kocham proroków. Myślę, że ja się nadaję w ogóle na proroka właśnie w tym sensie. Wstać o 12, zaspany, taki z kawką wychodzi przed ten dom, patrzy tak. Mówi, no rzeczywiście, stoją. I chwilę się modli, to jest przepiękna modlitwa. Mówi tak, panie, otwórz oczy, tam jest dosłownie po hebrajsku, temu pajacowi. Chwilę się modli i nagle patrzy na tego Gehaziego i mówi mu, widzisz? A on mówi, co mam widzieć? Do góry patrz. I ten podnosi oczy do góry i widzi nieprzeliczone zastępy aniołów, rydwanów ognistych, machin niebiańskich, wojennych i tak dalej. Po prostu nieprzeliczone zastępy. I ten tak patrzy na niego i mówi, kto wygra? Chwilę się modli, prosi Pana Boga, oślep ich. Nagle całe to wojsko traci wzrok, on do nich wychodzi, pyta, kogo szukają. Oni nie widzą, że to jest on. Mówią, że Elizeusza. On mówi, a on jest w takim mieście, zaprowadzę was. I idzie ta armia, 100-tysięczna armia za Elizeuszem, którego ścigali. On ich wprowadza do Samarii, czyli do głównego miejsca, gdzie przebywają Izraelici, czyli tego wojska przeciwnego. Wprowadza ich wszystkich do miasta. Oni po prostu jak takie posłuszne banany za nim idą. Wychodzi król izraelski, patrzy, jak Elizeusz wprowadza tą całą wrogą armię do miasta i pyta, co my mamy teraz z nimi zrobić? Mamy ich wszystkich pozabijać? A Elizeusz mówi, nie. Posadźmy ich przy stołach, zróbmy im śniadanie, w sensie nakarmimy ich, napoimy i odeślemy do domu. Armię wroga, nie? Król mówi, skoro prorok kazał, no to okej. Posadzili ich przy stołach, zrobili im śniadanie, nakarmili ich i tamci poszli do domu. Rozdział się kończy bardzo pięknym zdaniem. Od tego dnia Aram już nigdy nie zaatakował Izraela. Co było potrzeba? Tylko jednego. Człowieka, który widział inaczej. Kochani, to jest tylko oczywiście opowieść. Zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że jak wyjdziecie przed swój dom, spojrzycie w górę, zobaczycie zastępy anielskie, nie? A jeżeli zobaczycie, to albo umarliście, albo się zgłoście do psychiatry. Bo jeżeli widzicie zastępy anielskie, to prawdopodobnie macie głębokie problemy. I nie w tym rzecz oczywiście, żeby zobaczyć teraz zastępy anielskie. Tylko Pan Bóg mówi, ja naprawdę jestem nie z tego świata. Pamiętacie wczoraj, byliście pewnie wczoraj, nie? W niedzielę palmową na mszy świętej, jak czytaliśmy Mękę Pańską, nie? Tam w pewnym momencie pytał Piłat, kim ty jesteś, skąd ty jesteś i tak dalej. On mówi, ja nie jestem z tego świata. Królestwo moje nie jest stąd. Kochani, Bóg chce działać w waszym życiu, ale musi zburzyć te wasze oczekiwania, te wasze spodziewania, te wasze rozczarowania, te wasze pretensje, te wasze pomysły. Przepraszam, że mówię wasze, bo to oczywiście ma być nasze. Ja mam tak samo. I tylko kiedy to zrobi i spotka człowieka, który tam siedzi i czeka, to wtedy zawiera z nim przymierze. Jutro, kochani, pchniemy to jeszcze krok dalej. Mam nadzieję was zdezorientować jeszcze bardziej. W sensie w waszym osobistym życiu. Ale to jutro. Natomiast na dzisiaj niech wystarczy. Amen.